wiadomości polskiej historii. I dzisiaj będziemy mówić o Wielkopolskę. Powstanie Wielkopolski. Witam Was w 44. audycji podcastu Historia Polski dla dzieci oraz według dzieci. 11 listopada przypada święto niepodległości Polski. Wtedy Polska odzyskała niepodległość. Czy jednak cała Polska? Nie. 11 listopada Polska była dość mała. W zasadzie Polska miała wtedy tylko Mazowsze z Warszawą oraz Małopolskę z Krakowem. Polska nie miała jeszcze wtedy Wielkopolski z Poznaniem, nie miała też Śląska ani Pomorza. Dzisiaj powiemy sobie właśnie o tym, jak Polska odzyskała Poznań i Wielkopolskę. Ale może najpierw powtórzmy sobie, co to jest Małopolska, Wielkopolska i Mazowsze. Polska jest podzielona na takie części. Najstarsza część Polski, tam gdzie jest Gniezno i Poznań, jest nazywana Wielkopolską. Druga część Polski to Małopolska, w środku której leży Kraków. A Mazowsze to trzecia część Polski. Po środku Mazowsza leży Warszawa. Gdy Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku, niepodległość odzyskało tylko Małopolska i Mazowsze. Wielkopolska była cały czas pod panowaniem Niemców, którzy wtedy nazywali się Prusakami. Dzisiaj, kiedy nagrywam, jest 27 grudnia. Od 11 listopada minęło półtora miesiąca, a Wielkopolska cały czas była pod panowaniem Prus. Jak pewnie wiecie, 24 grudnia większość Polaków obchodzi Wigilię. Później 25 i 26 grudnia są święta. Nikt nie planował walczyć w te dni, bo wszyscy obchodzili święta. Ale wydarzyło się coś, co przyspieszyło wybuch powstania wielkopolskiego. No to był około 100 lat temu taki bardzo słynny pianista zwany Paderewski. I on w pociągu pojechał do Poznań i potem tam w jego hotelu, czyli policjantów, strzeląc w jego okna i je rozbijały się rozbijały przez to, że Prusy, Niemcy, oni bardzo nie lubili tego, że Paderewski został słynnym pianistą. I najbardziej to jest, że on był słynny i chodziło o to, że chcieli się go pozbyć i chcieli mu dać taki list, który mówi, że chcieli się go pozbyć jak najszybciej. I on potem przemówił przez jego okno i powiedział im coś. I ludzie słuchali, ale Prusy wyłączyli światła, żeby nie mogli widzieć. Ale co oni zrobili, to w ich domach włączyli światła i otworzyli drzwi i okna i potem mogli zobaczyć, co się dzieje. I tak potem wybuchło powstanie Wielkopolski. 26 grudnia 1918 roku przez Poznań przejeżdżał Ignacy Paderewski. Był to bardzo sławny pianista. Na jego koncerty przychodziło bardzo dużo ludzi. Tyle, co teraz na koncerty takich wykonawców jak Justin Bieber, Selena Gomez, Ed Sheeran czy Ariana Grande. W 1918 roku najsławniejszym właśnie takim artystą był Ignacy Paderewski. Ten sławny pianista zrobił bardzo dużo dla sprawy niepodległości Polski. Na przykład rozmawiał często z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Woodrowem Wilsonem. W grudniu 1918 roku, gdy dowiedział się o odzyskaniu niepodległości przez Polskę, wrócił statkiem z Ameryki. Pojechał najpierw do Gdańska, potem do Poznania. Gdy płynął statkiem, Paderewski zachorował na grypę hiszpankę. Była to okropna choroba, która wtedy, w 1918 roku, zabiła więcej ludzi niż zginęło podczas całej I wojny światowej. A podczas I wojny światowej zginęło naprawdę dużo ludzi.
Jednak ta grypa hiszpanka zabiła jeszcze więcej. Była to bardzo, bardzo groźna choroba. Mimo tego, że Paderewski był chory, pojechał pociągiem do Poznania. Czyli przejechał pociągiem. I kiedy przejechał pociągiem, to poszedł do hotelu i potem przemawiał coś do ludzi, ale on był Polakiem i Prusy go nie lubili, więc wyłączył wszystkie światła. O, i zaczęli strzelać i potem, żeby nic nie widział, to zgasili wszystkie miasta na całym mieście, więc co robili, to otwierali wszystkie drzwi, żeby światło od hotelów i pokoi wyjdą na dwór, więc mógł dalej przemawiać i będą mieli światło. Albo też mogli zrobić ognisko. W grudniu 1918 roku Poznań i Wielkopolska należała jeszcze do Prus, czyli do Niemiec. Jak Niemcy przyjęli Paderewskiego? Chodzi o to, że Prusy nie chciały, żeby Polak, czyli jak się nazywa jeszcze raz, Paderewski, został sławny. No to postanowili tak, żeby policja mu dała list, gdzie mówi, żeby się wynosił z kraju, ale ludzie go bardzo lubili i chcieli, żeby został w kraju i go bronili. Oni chcieli go wygonić z miasta. Chcieli dać mu nakaz wyjazdu. Ale Polacy, poznaniacy, otoczyli jednak Paderewskiego i policjanci nie mogli dać mu tego nakazu wyjazdu. Co więc zrobili potem? Paderewski przyjechał do Poznania 26 grudnia 1918 roku. Pruzacy chcieli go najpierw wygonić, ale gdy to się nie udało, kazali pogasić wszystkie latarnie uliczne, aby utrudnić przejazd Paderewskiemu do hotelu Bazar, bo na ulicach było bardzo ciemno. Polacy jednak pozapalali światła w swoich domach i pootwierali okna i drzwi, aby światło padało na ulicę i aby wielki kompozytor mógł przejechać. Oni otworzyli drzwi od ich domów. Albo mogli zrobić ognisko, albo jakąś wielką świecę. Czyli ognisko. No albo dużo lampek. W hotelu Bazar zrobiono uroczystą kolację na cześć wielkiego Polaka, a potem Paderewski przemawiał z balkonu tego hotelu do ludzi. Polacy machali do niego polskimi flagami. Ale skąd oni wzięli polskie flagi w Prusach? Wtedy w Wielkopolsce panowały przecież Prusy, czyli Niemcy. Polacy zabrali kilka flag od Prusów i potem ucięli czarny kawałek na górze i potem powstał im polska flaga. Polacy zrobili tak. Flaga Prus to są trzy kolory. Czarny, biały i czerwony. Tak więc Polacy zabrali pruskie flagi, ucięli czarny pasek u góry, tak więc został im biały i czerwony pas, czyli polska flaga. W ten sposób z flagi pruskiej robiono polskie flagi. Następnego dnia Paderewski leżał chory w łóżku w hotelu Bazar. Był chory, jak już mówiliśmy, na grypę hiszpankę. Niemcy jednak byli tak źli, że przyjechał do Poznania, że zaczęli strzelać w okna jego pokoju. Wtedy przyszli Polacy, aby bronić Paderewskiego. I tak właśnie wybuchło powstanie wielkopolskie. Ludzie strzelali i przez jego okno strzelali, a on był przecież chory. A pamiętacie, jaką chorobę miał? Hiszpanka. Jak już mówiłem, nikt nie planował tego powstania na święta. Wybuchło ono przypadkiem, a wywołał je właśnie przyjazd wielkiego kompozytora i sławnego pianisty Ignacego Paderewskiego. W ten właśnie sposób wybuchło powstanie wielkopolskie 27 grudnia 1918 roku, czyli dokładnie rok temu. Ja nagrywam tę audycję 27 grudnia 2018 roku. Powstanie trwało prawie 2 miesiące. Zaczęło się 27 grudnia 1918, a skończyło 16 lutego 1919 roku. I tak powstała Wielkopolska. I właśnie w ten sposób do Polski, do której należała już Małopolska i Mazowsze, dołączyła także Wielkopolska.
Później powiemy sobie o tym, jak do Polski dołączył Śląsk. Ale co się stało z Paderewskim? Na szczęście wyzdrowiał. Grypa hiszpanka go nie zabiła. Nie zabili go też Prusacy, którzy strzelali w okna jego pokoju. Paderewski pojechał później do Warszawy i 16 stycznia 1919 roku został premierem pierwszego polskiego rządu. Ale więcej o tym powiemy sobie w innej audycji. Dziś mówiliśmy o powstaniu wielkopolskim, które wybuchło z powodu przyjazdu Paderewskiego do Poznania. Przyjechał on 26 grudnia 1918 roku, a powstanie wybuchło następnego dnia, czyli 27 grudnia. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie. Zapraszam do wspierania audycji na Patronite. Nawet niewielka suma, jak na przykład 3 zł miesięcznie, pomoże nam w opłaceniu serwera do podcastu oraz serwera na stronę. Link będzie w notatkach. Zapraszam też do naszej grupy na Facebooku. Przy okazji bardzo chciałbym podziękować członkom tej grupy, którzy bardzo pomogli mi w treści tego podcastu, tej audycji. Szczególnie dziękuję pani Emilii z Poznania, mamie Wojtka, która podsunęła mi dużo ciekawostek związanych z Poznaniem i z wybuchem powstania wielkopolskiego. Dziękuję też innym za pomoc w znalezieniu takiego dobrego porównania, które pomogłoby dzieciom zrozumieć, jak sławny był Paderewski. Ja jeszcze raz dziękuję Wam za wysłuchanie do końca. Zapraszam oczywiście do następnej audycji, która ukaże się w następnym roku, czyli w 2019. Można wiedzieć, że to jest pod koniec pierwszej wojny, bo sobie policzyłam, bo w 2018 o tym 100 lat to jest 1918. A jeśli znasz historię, to wiesz, że... pierwsza wojna światowa się skończyła w 1918, więc to się wszystko zaczęło. Jak żył taki sławny pan imieniem Paderewski, który żył w Poznań, ale był Polakiem. I a na czym grał? Pianinie. I raz poszedł sobie do hotelu pociągiem do Poznania i poszedł do hotelu, tam gadał z ludźmi, ale oni go słuchali, ale oni wyłączyli światło, żeby go nie widzieć. Ale ludzie inni na dworze włączyli światło i otworzyli drzwi, żeby było go widać i go widzieli. Potem kiedyś był chory i strzelali strzały do jego przez okno, ale on ciągle chyba żył. Tak. O, i policjant, wszyscy powiedzieli, że go nie chcą tam. I policjant chciał mu dać taką kartkę, która mówi odejdź od naszego kraju, ale inni chcieli go, bo jest taki dobry nad piano i schowali go przed policjantem.